Maja Pietrowicz, tak? Dobrze pamiętam. Na Hubertusie tutaj jesienią tamtego roku też byłaś najlepsza. Dzisiaj trochę zaczęłaś chyba z takim trochę falstartem, prawda? Bo nie było to, nie poddałaś się. Pominęłaś się. Jak się biegło, jak się dzisiaj tutaj rywalizowało? Bardzo fajnie. Nie wiem. Tak, skacząc wysoko, ty masz jakieś aspiracje, żeby potraktować to trochę na poważnie, żeby nie tylko się bawić w jakieś właśnie z hobby horsem, ale pójść w stronę sportu? Tak. Gdzie się uczysz teraz aktualnie, Maju? W szkole podstawowej. Numer? 18. W 18, tak. Która klasa? Piąta. Piąta, to jeszcze masz kawał czasu przed sobą do 8 klasy, żeby wybrać, co dalej robić. Może szkoła sportowa, może to jest pomysł, żeby się przenosić tam, bo z taką zwinnością, z takimi umiejętnościami, to aż szkoda marnować talentu. Ja nie idę chyba. A co jeszcze cię jakby pasjonuje poza takimi sportowymi rzeczami? Który przedmiot albo, nie wiem, muzyka, film? No właśnie bardzo lubię WF. Aha, to jest twój najulubieńszy tak, przedmiot. Okej. Okay. Dobra, spodziewałaś się, że tutaj dzisiaj wygrasz? Czy oglądałaś rywalizację, były koleżanki, no tam trzymały do końca. Nie spodziewałam się. Że jednak tak, wygrana. Dobrze, no jesteś podwójną zwycięzczynią Hobby Horsa, jakby nie patrzeć tutaj. No, dobra, dziękuję. Fajnie.